Sabina Walter, Love Intimacy Coach. Po czym stwierdzić, że relacja naprawdę dobrze rokuje, a po czym, że może się rozsypać. Jedną z najważniejszych wartości, jaka jest w relacji, która się rozwija i która rzeczywiście no, ma ten potencjał, jest, uwaga, prawda. Jedna z najmniej docenianych z wszystkich afrodyzji. Dlaczego afrodyzji? Bo gdy tylko postawimy na prawdę, która jest często niewygodna, jest przykra z, no, z wszystkich takich rzeczy, które świat duchowości, rozwoju i terapii naprawdę tak pięknie marketingowo ujmuje, bądź autentyczny i świadomy i w ogóle te wszystkie fajne slogany i w ogóle buzzwords. No to wiecie, gdzie w tym wszystkim jest prawda? Bo można przyjąć postawę, która wydaje się autentyczna, bo jak ktoś jest emocjonalny, to znaczy, że jest autentyczny. Nie, jak jest emocjonalny, to porywają go emocje, to wcale nie znaczy, że jest autentyczny. Autentyczność wrzeniona jest też odpowiedzialność za te emocje, więc nie wylewanie ich na wierzch albo na kogoś, ale branie za nie odpowiedzialności w chwili, gdy się dzieją i wyrażanie ich poprzez na przykład, ale jestem wściekła, ale jestem zawiedziona, ale jestem totalnie smutna. I to jest moje. I ja sobie z tym radzę. Chcę po prostu, żebyś wiedział lub wiedziała. I to tyle. I to tyle. Ale to my bierzemy odpowiedzialność za nie. Więc wylewanie swoich emocji nie jest jeszcze autentycznością. Emocje są komponentem autentyczności, ale nie są jej całością. Okay? I wyrażanie swojej prawdy, jasne, zawiera element wyrażenia swoich emocji. Wyrażanie swojej prawdy zawiera też wyrażenie swoich myśli. Co myślimy na temat tego, co się dzieje? Jak to nazywamy? Co nam to przypomina? Co przywołuje do nas jako obraz? Na przykład czuję się zawiedziona, czuję się dotknięta i myślę o tym, jak o tym czymś, co oglądałam, gdy byłam dziewczynką, a było między moimi rodzicami, a ja sobie obiecywałam, że nie będę miała relacji takiej, jak mieli moi rodzice. A tak się właśnie teraz czuję. I drugi bardzo ważny komponent, prawda? I co z tym zrobimy? My, oboje. Co ja mogę zrobić? Co ty możesz zrobić? W jakim zakresie to jest moja praca? I w jakim zakresie ty mnie będziesz wspierać w tym? Albo przynajmniej nie wchodzić mi w drogę? Po prostu rozumieć, że ja mam robotę do zrobienia? A w jakim zakresie to jest twoja praca? Gdzie możemy się w tym przenikać? To jest bardzo istotne. I taki wyraz prawdy kieruje w stronę tego czegoś, co jest właśnie przepięknym komponentem, wskazującym na to, że relacja jest naprawdę dopełniająca się wzajemnie, wspaniale się rozwijająca. To jest właśnie stawianie na rozwój. Stawianie na rozwój, no jednak przyciąga prawdę jako jeden z najważniejszych fundamentów, na których można budować to coś, w którą stronę się rozwijamy. Bo rozwojowi można powiedzieć tak, a można powiedzieć nie. Jeżeli powiemy rozwojowi tak, tak jak mawia Kimanami, if you say yes, then it's a fuck hell yes and you live. If you say no, you die. Ja uwielbiam to powiedzenie. Albo się rozwijasz, albo umierasz. Nie ma nic innego i prawda kieruje w stronę rozwoju i życia. Nieprawda, przesłanianie jej, mówienie białych kłamstewek, żeby kogoś nie dotknąć, albo żeby nie zranić, albo ja wiem lepiej, albo ja to utrzymam, albo no w sumie tyle lat już nic nie mówiłam, no to będę miała tego więcej. A potem po paru latach albo ciało choruje, albo relacja jest słaba, albo żyjecie jak przyjaciele, współlokatorzy, a nie jak mąż i żona i kochankowie. Okay. Albo jesteście po prostu rodzicami dla swoich dzieci i obarczacie swoje dzieci tym, że jesteście ze sobą dla dobra dzieci. Nie ma nic gorszego niż obarczanie dzieci tak ciężką odpowiedzialnością. Dzieci chcą, by rodzice byli szczęśliwi. A nie, żeby byli ze sobą, choć się nienawidzą. Albo byli ze sobą, choć jest totalna znieczulica. Czego to je uczy? Jaki obraz miłości im to daje? Jaki obraz relacji im to daje? Jeżeli bierzemy odpowiedzialność za swoją prawdę, to bierzemy ją też w każdym aspekcie naszych relacji. I kontrą właśnie i przeciwieństwem relacji, która dobrze rokuje, jest taka, która po prostu się rozsypie. I tu, no sorry, relacja, która się rozsypuje, to po prostu to są dwoje ludzi, którzy ukrywają przed sobą rzeczy, którzy je wypierają, którzy nie mówią wszystkiego, którzy nie dzielą się ze sobą tym, co czują, tym, co myślą o tym, co czują.
a przybierają fasadę. I robią dla siebie wzajemnie rzeczy, myśląc, że to jest to, czego potrzebują. Nie pytając się w zasadzie o to w ogóle. Tym samym taka relacja bardziej przypomina raczej nieświadomie budowany kontrakt, aniżeli rzeczywiście wspaniałą wymianę energii. Ja podam przykład, bo moje małżeństwo idealnym nie jest i nie będzie, ale stawiamy na prawdę i stawiamy na rozwój. Tymczasem zdarza się nam opaść w stronę raczej tego drugiego końca spektrum, ale szybko to naprowadzamy. Po czym? Bo wiemy to po swoich emocjach. Wiemy, jak się czujemy. Wiemy, jak się czujemy przy sobie. Czy chcemy ze sobą przebywać? Czy chcemy budować wspólnie bliskość? Czujemy, czy chcemy być właśnie bliżej siebie, gdy jesteśmy trochę w dystansie. I czujemy, czy będąc blisko siebie, nie chcemy dystansu z kolei. Naprawdę to czujemy. Jesteśmy mocno połączeni ze swoimi emocjami. Dlaczego? Bo umiemy je wyrażać. Ale gdy dopadamy do tego drugiego końca spektrum, gdzie wiedzę, że mój mąż na przykład robi coś, o co go nie prosiłam. On jest zadowolony, że to robi, przynosi to mi i daje mi to lub dzieli się tym, albo po prostu to zrobił, a ja tak, no okej, no fajnie, no ale zrobiłeś to dla mnie czy dla siebie? I na co w sumie liczyłeś? I w drugą stronę działa to tak samo. Ja nie pytawszy się go o zdanie, albo nie wybadając, czego on dokładnie potrzebuje, próbuję, jak to córka bardzo silnej baby, która wychowała trójkę dzieci i prowadziła przedsiębiorstwo, no, popadam czasami w tę rolę i próbuję go ratować, albo próbuję robić rzeczy za niego, albo go dociskam, żeby robił rzeczy inaczej, bo ja wiem lepiej. Łapię się na tym, jasne, albo on mi to powie i wtedy mi tam powie, że zachowuje się jak mamula. Moja mama to jest Ula, więc jak on mówi mi to hasło, to mi od razu zawstydzenie, okej, okay, potrzebowałam tego, nie będę robić tego więcej, spoko. Ale dopadamy do tego punktu, tak? Dopadamy do tego punktu. I tylko wtedy się pytamy siebie, czy my chcemy tacy być? No, pewnie nie. Już moment takiego, wiecie, uświadomienia, gdzie my jesteśmy w tym momencie i jakimi się przejawiamy, już to kieruje w stronę właśnie prawdy. Już to. Bo gdyby na hasło, gdy on mi mówi, zachowujesz się jak mamula, ja bym weszła raczej w defensywność, raczej w odepchnięcie tego, albo atak, albo zmrożenie, to by niczego nie zmieniło. Tylko nakręciło moją fasadową postawę, która utwierdziłaby mnie w utrzymaniu tej tożsamości, którą nabrałam po mamie, a wcale taka nie chciałam być. Kto z Was nie obiecywał sobie, ja nie będę jak moja mama albo mój tata w relacji, którą chcę, albo w ogóle nie będę jak moi rodzice, a potem zdajecie sobie sprawę, no kurde, jestem jak mój stary, nie? Albo moja stara. Kto z Was? Okej. Okay. I to nie jest nic złego popadać w te role, ale warto być świadomymi ich po to, żeby z nich wychodzić i mieć te wzorce, które nas zbudują. Więc pokrótce i podsumowując, jednym z naprawdę bardzo fajnych indykatorów relacji, która wspaniale rokuje, to jest taka, która jest oparta na wartości samej w sobie, jaką jest rozwój, prawdzie i autentyczności i odpowiedzialności za siebie. Siebie samego w relacji, bo na tym zyskuje relacja. Relacja, która jest naprawdę łatwa do posypania i staje się szybko po prostu kontraktem opartym na kompromisach, czyli w takich aspektach, gdzie oboje są równo niezadowoleni. No nie wiem, czy ktoś chciałby tak żyć, no ale to już jest Wasz wybór. No to tam po prostu nie ma wyrażania swojej prawdy. Są białe kłamstwa albo są te kłamstewka, czy pomijanie prawdy, czy jakąkolwiek historię sobie tam dopowiemy, żeby nie mówić tej prawdy, która usprawiedliwia jej niemówienie. Ale to później się przekłada na narastający i gnijący w piwnicy naszej relacji smród, który później trąci. No ale to już jest kwestia, czego my chcemy, co my wyznajemy jako wartość. I czy chcemy się z tym mierzyć, czy nie. Bo może to nawet nie jest ta relacja, która miałaby to zmierzyć. Ale gwarantuję, jeżeli nie przejdziemy tego czegoś, co sprawia, że wpadamy w takie doły, a wyjdziemy z relacji, która takie coś przejawiała, to w następnej to i tak będzie się przejawiać. Więc trzeba robić robotę ze sobą i trzeba robić robotę przy sobie. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że to wideo w jakiś sposób daje Wam coś pozytywnego i no, naprowadza Was w coś, co mogłoby służyć. Jeżeli czujecie, że jesteście zainteresowani współpracą przy mnie albo procesami, które prowadzę, czy indywidualne, czy dla par, czy dla kobiet rozkochanych w rozkoszy, moje warsztaty online, które trwają 15 tygodni,
lub na warsztaty stacjonarne, które czasami organizuję, to pod wideo jest opis i tam znajdziecie kontakt do mnie i możecie zabukować spotkanie albo napisać do mnie bezpośrednio. Ktoś z mojego teamu na pewno szybko odpowie. A tak czy inaczej, życzę Wam mniamuśności, soczystości, głębokiej, transformującej komunikacji i prawdy. I do zobaczenia, do usłyszenia.